Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. W ostatnich dniach ogólny obraz krajowego rynku walutowego nie zmienił się istotnie. Kurs euro do złotego nadal oscyluje w okolicach 4,29. Niemniej złoty podjął jednorazową próbę osłabienia wspólnej waluty, w środę obniżając notowania euro nawet do 4,27,90. Obecnie uwagę rynków przyciąga Wielka Brytania, gdzie Izba Gmin odrzuciła plan brexitowy wynegocjowany przez premier May, co rozbudziło nadzieję na nowe możliwości działania od wypracowania nowego porozumienia z Brukselą po drugie unijne referendum. Na faj nadziei, że Wielka Brytania może uniknąć wyjścia z Unii Europejskiej bez porozumienia, apetyt na ryzyko, które dodatkowo podbijały pozytywne doniesienia z frontu amerykańsko-chińskiego konfliktu handlowego, wyraźnie wzrósł. Wraz z osłabieniem dwóch największych obaw rynkowych, centrum uwagi znalazły się więc waluty o wyższym ryzyku, w tym złoty. Presja ze strony słabnącej gospodarki strefy euro, która zaczyna już negatywnie oddziaływać na krajowe odczyty gospodarcze, co między innymi pokazały grudniowe dane o produkcji sprzedanej przemysłu, nie pozwoliła jednak złotemu długo otrzymać wzrostów. Jak widać na wykresie, już od blisko pół roku mamy do czynienia z wyjątkowo długą konsolidacją notowań euro do złotego. Od czasu zeszłorocznego letniego spadku pary z ponad 4,41 chwilowo do 4,25, kurs euro do złotego notowany jest pomiędzy 4,27 a 4,35 z relatywnie niską zmiennością jak na tak długi okres czasu. Nadal oczekujemy, że na podobnych do obecnych poziomach, przy 4,29, Złoty powinien zakończyć cały pierwszy kwartał 2019 roku, pozostając głównie pod wpływem przynajmniej częściowego porozumienia handlowego między USA a Chinami, oraz utrzymywania ostrożniejszego stanowiska Fedu w kwestii perspektyw kontynuacji podwyżek stóp procentowych w Stanach, gdzie spodziewamy się gołębiej podwyżki w marcu, sugerującej pauzę w drugim kwartale. Po dokonaniu czterech podwyżek stóp procentowych w ubiegłym roku, Rezerwa Federalna zdecydowanie zmieniła obecnie ton, wskazując na rodzące się wątpliwości co do utrzymania dotychczasowego tempa normalizacji polityki monetarnej. Ostatnie dane ze strefy euro wskazują z kolei na możliwe oddalenie w czasie podwyżek stóp przez Europejski Bank Centralny. W ubiegłym roku prezes Mario Draghi ignorował symptomy osłabienia koniunktury, jednak ostatnio przyznał, że sytuacja gospodarcza jest gorsza niż oczekiwano. Choć zaprzeczył, że gospodarce europejskiej grozi recesja, to jednak zapewniał, że Bank Centralny posiada wszelkie instrumenty, aby sobie z nią poradzić, gdyby ostatecznie miała się pojawić. Europejski Bank Centralny bierze więc recesję pod uwagę, co ciąży w wspólnej walucie i ogranicza wzrosty złotego. Presję na podwyżki stóp w strefie euro łagodzi między innymi nasilający się pod koniec zeszłego roku wyraźny spadek inflacji poniżej celu banku centralnego. Słabnące tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro stwarza negatywne warunki zewnętrzne dla polskiej gospodarki. Po serii znacznie lepszych odczytów dla krajowego przemysłu w drugiej połowie 2018 roku, spowolnienie w Niemczech oraz całej Europie dotarło już i do nas. Produkcja przemysłowa w grudniu ubiegłego roku wzrosła jedynie o 2,8% w skali roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła aż o 11,5%. Postępujące spowolnienie aktywności w Polsce wspiera obecny pogląd Rady Politycznej polityki pieniężnej na perspektywy stabilnych stóp w Polsce po 2020 roku. Oczekujemy, że w najbliższych dniach złoty może lekko osłabiać się, nadal pozostając przede wszystkim pod wpływem czynników globalnych, wśród których na pierwszy plan wysuwa się czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Spowalniające tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro i spadająca inflacja sprzyjają utrzymaniu ostrożnego tonu posiedzenia banku. Prezes Mario Draghi może więc zasygnalizować, że gospodarka strefy euro będzie potrzebować luźniejszej polityki dłużej niż wcześniej zakładano. Ponadto uwagę warto też zwrócić na indeksy nastrojów ZEW i IFO dla Niemiec, który zapewne wskażą na dalsze osłabienie koniunktury u naszego największego partnera handlowego, podobnie jak indeks PMI aktywności przemysłowej. Nasilające się obawy przed możliwym dalszym negatywnym przełożeniem zmian makroekonomicznych w Europie na wyniki gospodarcze Polski powinny więc ciążyć złotemu. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg Rynku Walutowego w PKO Banku Polskim.